wszyscy, którzy przyszli na dzisiejszą imprezę, witam bardzo serdecznie. Noc świętojańska to święto ognia, wody, słońca, księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości. Przeprowadzane w jej trakcie zwyczaje i obrzędy słowiańskie miały zapewnić świętującym zdrowie i urodzaj. W czasie tej magicznej nocy rozpalano ogniska, w których palono zioła. Dziewczęta puszczały w nurty rzek wianki z zapalonymi świecami. Kupałą lub sobótkami nazywano również ogniska palone podczas tych obrzędów. Obchody kupalnocki rozpoczynały się od wskrzeszenia ognia z drewna jesionu i brzozy po uprzednim wygaszeniu wszelkich palenisk w całej wsi. Skakanie przez ogniska i tańce w nich miały oczyszczać, chronić przed złymi mocami i chorobą, a palenie na stosach ofiar składanych z drobnej zwierzyny i ptactwa oraz magicznych ziół zapewniało urodzaj, tudzież płodność zwierząt i ludzi. Noc sobótkowa była również nocą łączenia się w pary. Młode niewiasty plotły wianki z kwiatów i magicznych ziół, wpinały w niepłonące uczywo i w zbiorowej ceremonii ze śpiewem i tańcem powierzały wianki falom rzek i strumieni. Trochę poniżej czekali już chłopcy, którzy w porozumieniu z dziewczętami oraz liczący na łód szczęścia próbowali wyłapywać wianki. Każdy, któremu udało się to uczynić, wracał do świętującej gromady, by zidentyfikować właścicielkę wyłonionej zdobyczy. Owej nocy przyzwalano im nawet na wspólne oddalenie się od zbiorowiska i samotny spacer po lesie. Przy okazji rzeczonego spaceru młode dziewczęta i młodzi chłopcy poszukiwali na mokradłach kwiatu paproci, wróżącego pomyślny los. Legendy o kwiecie paproci znane są z przeróżnych podań i gdzieniegdzie przetrwały aż do dziś. Opowiadają o wielu ludziach, którzy błądzili po lasach i mokradłach, próbując odnaleźć magiczny, obdarzający bogactwem, siłą i mądrością, widziany tylko przez okamgnienie kwiat paproci. Poza skakaniem przez ogień i szukaniem kwiatu paproci, w noc kupały odprawiano również rozmaite wróżby, bardzo często związane z miłością, które miały pomóc poznać przyszłość. Wróżono ze zrywanych w całkowitym milczeniu kwiatów polnych i z wody w studniach. Wróżono z rumianku i kwiatów dzikiego bzu, z czombru, ze szczypiorku, z siedmioletniego krzewu, kocieratki, z bylicy i innych roślin oraz znaków. Powszechnie wierzono też, iż osoby biorące czynny udział w sobótkowych uroczystościach przez cały rok będą żyły w szczęściu i dostatku. Szanowni Państwo, zanim rozpalimy stos, zanim puścimy wianki, zanim śmiałkowie wskoczą do wody, by zażywać kąpieli i wyłaniać owe wianki, zapraszam wszystkich na część artystyczną na początku w wykonaniu kapeli ludowej Lututowianie, a o godzinie 20 albo ciut przed 20 w wykonaniu uczniów ze szkoły podstawowej w Lututowie. Następnie rozpalimy ognisko, będziemy szukać kwiatu paproci, będą konkursy i zabawy. Zapraszam kapelę ludową Lututowianie.